Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj króciutko o wyjątkowej zbroi, jaką dostaliśmy od twórców i którą możemy całkowicie z Afriko znaleźć dzięki starym mapom. Jej pierwsza część znajduje na wschód od drogi łączącej Rataje z Neuhofem. Musimy dotrzeć do obozu. Później skręcamy w prawo, trzymamy się tych wytłuszczonych jakby znaczków drzewek. W tym miejscu znajdziemy grób. Pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą łopatę, żeby nadaremnie nie latać w to i z powrotem. No i w grobie mamy to, czego szukamy. Poza naraminkami i tabardem Warhorsa znajdziemy tutaj też troszeczkę grosiwa i innych fantów. Druga część zabiera nas na południe od Wranika i bardzo daleko na zachód od Ratajów. Była to trochę myląca mapa i tutaj miałem problem ze znalezieniem. Jeżeli macie oznaczone wszystkie jaskinie, także możecie od razu się tam kierować. Jeżeli nie, szukajcie tego dużego głazu. Zaraz na skarpie za nim będzie szybkopalnik, w którym znajdziemy to, czego szukamy. Mapa trzecia zabiera nas na północ od Użyc. Jak się przyjrzycie, na końcu tego kamiennego murka, które są trzy murki. Wybieracie środkowy, ten przy jeziorze. Na jego samym końcu będzie rosło samotne drzewo. Pod nim będzie grób. Tam się wybieracie, wykopujecie. No i oczywiście pamiętajcie o szpadlu. No i mamy nasze panty. Buty, nadziak, nagolenniki Warhorsa. W sumie muszę przetestować kiedyś te kostki. Jest ich dość sporo tutaj. Być może da się łatwo wygrywać w karczmach. Tak na marginesie, nie robię specjalnie tego, żeby przedłużyć film. Mówię tutaj o zatrzymywaniu się na poszczególnych itemkach. Po prostu nie chcę, żebyście musieli pauzować, żeby zobaczyć, co tu ciekawego jest. Filmów póki co i tak nie mogę monetyzować, więc naprawdę ich długość mi w miarę wisi, nie? Po prostu chcę, żebyście mieli wygodniej. Mapa czwarta, przedostatnia, zabiera nas między Wranik a Rataje, na zakolu rzeki. Tam było chyba miejsce do polowania na jelenie, się nie mylę. I tu jest mały cwantyś. Musimy odnaleźć ruiny tego zamku, domu, nie wiem co to jest. W każdym razie się pojawia, że jest to jakieś tam interesujące miejsce, więc będziemy mieli łatwiej. Teraz chodzi o to, żeby dostać się do środka. Musimy obejść dookoła ten zniszczony budynek. Naleciał właśnie ten murek, po którym będziemy mogli wejść na szczyt. No i zejść na dół.
tutaj znajdziemy skrzynię, a w niej to, czego szukamy. Mapa piąta i ostatnia zabiera nas na północ od Skalicy, na lewo od tego jeziorka, które jest nad Skalicą. Tutaj no, musicie trochę poszukać, nie ma chyba żadnego znacznika, a nie, jest miejsce polowań na jelenie, przepraszam. No i niestety jest też najbardziej wymagająca, ponieważ jest bardzo trudny zamek do otwarcia. Ciekawe, mi się go udało chyba na poniżej 10 miałem wytrychy, jak go otwierałem i pyknął bez problemu, w przeciwieństwie do niektórych skrzyni w zamkach miastach, jak próbowałem okradać. No i mamy tutaj ostatnie części naszej zbroi. Jest też najlepszy łuk, przynajmniej póki co ja w grze lepszego nie znalazłem niż długi łuk cisowy. No i kolejna szczęśliwa kostka. Na zakończenie małe porównanie, ponieważ w kilku filmikach widziałem, że jest to najlepsza zbroja w grze. No, osobiście się z tym nie zgadzam. To, co teraz noszę, ma większe statystyki. No, tutaj hełm i rękawice, tak, hełm i rękawice dają radę, ale pozostałe części zbroi, no, uważam, że są słabsze. No i to by było na tyle. Dzięki śliczne za oglądanie. Jeżeli ktoś miał z tym problem, mam nadzieję, że udało mi się pomóc. Trzymajcie się. Na razie i do zobaczenia.